Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Pańskie miasto Sopot to jest bezpieczne miasto? No jak widać ostatnio chyba nie do końca bezpieczne i myślę, że problem bezpieczeństwa to jest jeden z najważniejszych problemów. Nie tylko Sopotu, ale również takich nadmorskich, ale również górskich, każdy kurortu, w którym dużo ludzi jest. Po tym tragicznym weekendowym rajdzie na Molo i Mąciaku pojawiają się takie różne pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Takie wprost, które można by zrobić od zaraz. Na przykład jest taka dyskusja o takich słupkach, które powinny stanąć w 16 miejscach, żeby nie można było, żeby żaden wariat nie wjechał na Monte Cassino i na Molo. Policja jest za, władze Gdańska są przeciwko. A pan uważa, że to byłoby jakieś rozwiązanie? Mówimy o Gdańsku czy o Sopocie? Mówiłam o Gdańsku? Nie, oczywiście o Sopocie. O Sopocie. Oczywiście to zależy od sytuacji, od miejsca, w którym mogłyby być zamontowane, tak żeby służby no właśnie związane z bezpieczeństwem, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, mogły wjechać. Musiałyby otwierać się pilotem. Tak, no jest to składać. Jedna z metod, ale ja myślę, że nie w tym tkwi główny problem, bo taka reakcja po sytuacji jest reakcją no, typu mądry Polak po szkodzie. Wydaje mi się, że raczej należałoby taką szerszą trochę dyskusję na temat zarówno strategii bezpieczeństwa w Sopocie, w Trójmieście w ogóle, ale w Sopocie szczególnie rozpocząć. Należało ją rozpocząć znacznie wcześniej, moim zdaniem. A po drugie zastanowić się nad tym, czy kierunek rozwoju Sopotu, na co ja akurat osobiście zwracałem wielokrotnie uwagę, jest właściwy. Czy nie należałoby porozmawiać o tym, że może dosyć miejsc takich, w których alkohol jest tani? Oczywiście. To właśnie zacytuję, jeśli pan pozwoli, pańskie zdanie z bloga Radia Gdańsk. Napisał pan, że Sopot przestał pełnić rolę klasycznego kurortu, a przepoczwarzył się w miejsce, gdzie alkohol się leje strumieniami. A nocny spacer Mąciakiem to slalom między kolejnymi podchmielonymi, głośnymi grupkami, głównie młodych ludzi. Czy na pewno o to wszystkim nam chodziło? A o co wam chodziło? Myślę, że chodziło o trochę bardziej ekskluzywny właśnie kurort i status uzdrowiska do tego w pewnym sensie zobowiązuje. Ja oczywiście się cieszę z ilości gości, które Sopot odwiedza, ale jeżeli dociska się kolanem, tak jak ostatnio, nie wiem, 2 czy 3 miesiące temu, kolejne kilkadziesiąt koncesji alkoholowych, jeżeli wypuszcza się wpływ na centrum Mąciaka, do czego przyznaję się bijąc w piersi również w tym felietonie, bo uważam, że taką kontrolę miasto straciło nie do końca świadomie wówczas, na początku lat 90., kiedy zdecydowała się sprzedać wszystkie lokale na Mąciaku. W tej chwili widać, że to być może był błąd, gdybyśmy trochę dłużej te lokale przytrzymali, gdybyśmy mieli wpływ na to, co się w nich dzieje, na funkcje, które mogą tam również się pojawiać, to może by było trochę lepiej na samym Mąciaku. Co nie znaczy, że... Co to znaczy lepiej? Przecież takie miejsce jak Monte Cassino, to na co to jest miejsce? To przecież nie jest miejsce... Galerię Triada na przykład, która zniknęła bezpowrotnie z Mąciaka, prawda? Okej, no ale ile takich galerii może być? To generalnie powinno być miejsce takie chyba, jakie jest. Knajpki, ogródki... Nie do końca. Kraków i okolice rynku wskazują na to, że jest tam miejsce również na galerie, na miejsca, nazwijmy to, bardziej klubowe, w których... piwniczne, w których można grać jazz, a nie tylko muzykę dyskotekową. Zabrakło trochę takich miejsc w Sopocie. Ja mówię to bijąc się we własne piersi, powtarzam. To nie jest tak, że winny jest konkretny prezydent, czy winna jest jakiekolwiek ciało. Po prostu ten kierunek rozwoju Sopotu, nie to, że definitywnie się skończył, ale odwrócić jakby tę sytuację będzie niezwykle trudno, ale należy o tym myśleć już w tej chwili. A o co chodzi z tym alkoholem w Sopocie? Jaki to jest problem, jeśli chodzi o alkohol? Bo dużo się właśnie o tym mówi, pan mówi o wielu koncesjach, no ale jeśli ma być wiele knajp, to muszą być koncesje na alkohol. Ludzie po to tam przyjeżdżają w nocy, żeby pójść do klubu, wypić jakiegoś drinka, nie wiem, posłuchać muzyki albo potańczyć. No po to właśnie się jedzie do Sopotu. Oczywiście, ale być może wystarczy tych miejsc. Jeżeli taki klub, kolejna restauracja jest 5 metrów obok drugiej, to być może ta ilość jest już wystarczająca i należy wspólnie się zastanowić, czy nie decydować o tym, jak pojawią się nowe wnioski. Natomiast my sami generujemy trochę problemy, wymuszając na przykład wyłącznie usługi gastronomiczne, a czasami te usługi gastronomiczne kończą się na śledziku i taniej wódce. W związku z tym nie do końca są to restauracje, a czasami są to kluby, w których wyłącznie
wyłącznie się pije. Ale często słyszę także z ust tych, którzy prowadzą kluby w Sabocie właśnie, że problemem jest to, że przyjeżdża dużo ludzi i piją właśnie tą tanią wódkę. To jest jakiś taki argument. To znaczy, że Sopot jest zbyt tani? Być może są miejsca, w którym ten alkohol jest zbyt tani. I tu się zgadzam, bo jeżeli reklamuje się tym, że 4 złote wódka, 3 złote drink, czy odwrotnie, nie ma to znaczenia, najtańsze piwo, to być może jest to jakiś problem i należy się zastanowić, jak reagować. Oczywiście miasto, jak cokolwiek by nie robiło, ma dosyć określone, małe możliwości w zakresie wpływu, ale być może należałoby się zastanowić nad tym, o czym dyskutowaliśmy parę lat temu, o nocnej sprzedaży alkoholu, bo może problem tkwi w tym, że ludzie wyskakują, młodzi ludzie wyskakują i nie dziwię się, z klubów, gdzie ta wódka jest jeszcze dla nich za droga, czy piwo, i wskakują do nocnego, wypijają szybkiego shota, tak zwanego, i wracają. To dobrze, ale to przecież nie jest jakaś nietypowa sytuacja. Przecież tak się dzieje wszędzie. Tak się dzieje wszędzie na świecie. Tak się dzieje, że ludzie piją alkohol, często piją w miejscach publicznych i jest to dozwolone. Nie wiem, na plaży, na molo, tak jak tutaj. Jakoś te miasta sobie z tym radzą, że to jest pewien jakby koszt tego, że się chce przyciągnąć taką masę turystów. Ja pamiętam lata 90., kiedy ciągle utyskiwaliśmy, że tak mało ludzi jest w Sopocie. Także jak zrobić, żeby przyjechało do Sopotu więcej ludzi, więcej turystów? Zawsze przyjeżdżało dużo, więc ja bym tutaj nie przesadzał, bo ilość tych turystów odwiedzających Pomorze i Sopot mniej więcej utrzymuje się na równym poziomie. Być może ilość turystów weekendowych się zwiększyła. To jest oczywiście jakiś problem, ale ta ilość, ta rzeka, niekoniecznie turystów, tylko gości imprezowych, bo to też należy odróżnić turystę, który przyjeżdża do takiej miejscowości jak Sopot, żeby przejść się po molu z dzieckiem, pójść do kina nocnego na przykład na molo, czy w inne miejsce wypić kawę i na lody, a od tego, który przyjeżdża wyłącznie do lokalu nocnego, no, po to, żeby się zabawić. Więc ta ilość, ta rzeka turystów, czy gości nocnych nie przechodzi w jakość. W tym jest problem. Ja nie mówię, że mam jakiekolwiek gotowe rozwiązania, bo podejrzewam, że nikt ich nie ma. Natomiast to jest problem, z którym należy się zmierzyć i należy coś zrobić, a nie reagować post facto. Ale pana zdaniem prezydent Jacek Karnowski nic z tym nie robi, bo jak go słyszę, to mam wrażenie, że dla niego bezpieczeństwo to priorytet. Ciągle o tym mówi, ciągle tam ciśnie tę policję, kłóci się z tą policją, że ona nie tak pracuje i tak dalej. Jak pan ocenia jego postawę? Werbalnie na pewno bezpieczeństwo dla wszystkich jest jakimś problemem i priorytetem, natomiast trudno mi przejść do porządku dziennego nad właśnie jakimiś konfliktami z kolejnymi komendantami policji, które kończyły się czasami kuriozalnymi pomysłami pana prezydenta, czyli na przykład wprowadzeniem firmy ochroniarskiej na Monciak. I czemu nie? Dlatego, skoro że, jest dlatego i to nie jest moja ocena, tylko ocena właśnie pani komendant policji, że ich interwencje najczęściej generowały dodatkowe interwencje policji. Wymuszały kolejne interwencje i raczej generowały problemy, niż je rozwiązywały. A skoro policja nie jest w stanie wystawić takiej liczby ludzi, którzy zapewnialiby bezpieczeństwo, stanowili też jakiś rodzaj takiego zabezpieczenia, odstraszenia, to może wtedy miasto, które jest bogatym miastem, które na to stać, powinno mieć taką formę, nie wiem, ochroniarzy. Myślę, że jedynie policja jest w stanie skutecznie interweniować, a nie ochroniarze, którzy nie mają krótkiej broni czy innych instrumentów. Myślę, że Straż Miejska też nie jest do tego, no może nie powołana, ale przynajmniej nie jest główną siłą, która powinna, porządkową i siłą bezpieczeństwa, która powinna reagować. Natomiast okazuje się, że można. Post factum okazuje się, że można. Okazuje się, że pieniądze na dodatkowe patrole się znalazły, że policja nagle podobno zawsze jest. Były. Podobno tylko zawsze były, nie tylko nie, może nie zostały uruchomione z jakichś tam powodów, ale... Ale chce mi pan powiedzieć, że to, co mówi Jacek Karnowski, to są puste słowa? Że on dużo mówi, a mało się dzieje w tym zakresie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Myślę, że czasami niestety tak. Myślę, że czasami więcej się mówi, niż się robi, zarówno... To wszystko wychodzi przy takich okazjach. Wychodzi sieć monitoringu, nad którą nikt do końca nie panuje, prawda? Bo jeżeli się okazuje, że nikt nie jest w stanie nad nią zapanować, ani policja, ani Straż Miejska, i każdy odpycha od siebie ten monitoring jak kukułcze jajo, to znaczy, że coś jest nie tak, że brakuje po prostu jakiejś współpracy. Myślę, że problemem jest również to,
to, że wprowadza się różnego rodzaju przepisy, które nie są egzekwowane, bo prawo, które nie jest egzekwowane, jest po prostu karykaturą samego siebie. Jeżeli wprowadza się przepis dotyczący 10 km na godzinę dla rowerzystów i nikt nie jest w stanie go w żaden sposób przestrzegać, niech pani zapyta kogokolwiek, czy kogokolwiek złapano za przekroczenie tej prędkości. To rozumiem, że jest to jakaś akcja na rzecz bezpieczeństwa, ale jest to pokazówka, z którą się nic nie wiąże. Jeżeli wprowadza się zakaz przejazdu na przykład przez molo w Sopocie dla rowerzystów, a ci rowerzyści cały czas przejeżdżają i nikt ich nie zatrzymuje, to znaczy, że uczymy bezkarności. Jeżeli jest zakaz wprowadzania psów na plażę, a te psy są i nikt nie reaguje... Czyli co, te wszystkie zakazy powinno się pana zdaniem znieść? Nie. To znaczy, część zakazów zdecydowanie jest potrzebna, bo bez zakazów się nie da pewnych regulacji wprowadzić, ale jeżeli się nie będzie ich skutecznie przestrzegać, to one będą właśnie karykaturą prawa. Zaczyna pan kampanię wyborczą przed wyborami do samorządowymi? Kocham Sopot prowadzi kampanię wyborczą przez cały czas, to znaczy spotyka się zarówno z mieszkańcami. Ja osobiście jestem w tej chwili jednym z sopockich radnych i myślę, że... Macie już gotową listę przed wyborami? Mamy listy prawie gotowe, rozmawiamy jeszcze z kilkoma osobami. Będą to listy w każdym okręgu tak samo silne jak 4 lata temu. A pan też uważa, że jest pan tak silny jak 4 lata temu, żeby spróbować zawalczyć z Jackiem Karnowskim? Przypomnę, że wtedy pan przegrał, ale to nie była duża przegrana, to był minimalny wynik. Tego nie wiem, bo oczywiście nie ma jakby miarodajnych badań w tym wymiarze. Natomiast ja przez 4 lata udowodniłem, że istnieje życie pozazawodowe moje. Poza polityczne. Co to znaczy pozazawodowe? Pozazawodowe, poza samorządem, może tak nie dopowiedziałem rzeczywiście. Samorząd traktuje jako działalność miastotwórczą, społeczną. A może pan po prostu się poddał, bo zobaczył pan, że ma pan do czynienia z zawodnikiem wagi ciężkiej, który mocno walczy. No to na pewno, bo Jacek Karnowski jest niezwykle sprawny w walce ze swoimi konkurentami, oponentami. I to jest jego problem również. To nie jest jakby kwestia tego, czy on w tych walkach wymierza ciężkie ciosy i uznaje swoją wygraną, ale tego, że nie potrafi się porozumieć ze swoimi oponentami, nie chce rozmawiać o takich sprawach jak, nie wiem, bezpieczeństwo miasta, jak sprawa szpitala. Uznaje każdy temat polityczny. Oczywiście, każdy temat podniesiony w mieście jest tematem w pewnym sensie polityki miejskiej, czyli tematem politycznym. Ale potem okazuje się, że jeżeli zmuszamy do reakcji, no to okazuje się, że można. Tak było z sopockim pogotowiem, gdzie zwracaliśmy uwagę, że nie ma nocnej opieki chirurgicznej, ortopedycznej, medycznej. Okazało się, że w tej chwili można było to zrobić, dopiero po tych wypadkach również. Ale lepiej późno niż wcale i może przed argumentami siły na przykład, czy takich argumentów dotyczących chociażby śmieci, bo tych spraw jest wiele. Dopiero przed argumentem siły i kilkuset podpisów mieszkańców prezydent się ugina. Ale to chyba dobrze, że w końcu jakby bierze pod uwagę to, co mówią inni. Jakby tak. W ogóle nie wyciągał z tego żadnych wniosków, to dopiero byłby kłopot. Absolutnie się z panią zgadzam, to dobrze. Źle, że dzieje się tak dopiero pod rzeczywiście argumentem siły. Rozumiem, z tego co pan mówi, to będzie pan kontrkandydatem, jednym z kontrkandydatów Jacka Karnowskiego w tych wyborach samorządowych na prezydenta Sopotu? Ja jeszcze nie podjąłem decyzji. Kocham Sopot ma na kilku kandydatów, o których rozmawiamy. Na pewno nie uchylam się od odpowiedzialności, ale myślę, że to nie jest, nie chcę być etatowym kandydatem. O tak, bo tacy etatowi kandydaci najczęściej są w partiach politycznych. Ale prezydentem Sopotu chciałby pan być? Nie ukrywam, że rzeczywiście na pewno jest to nęcąca propozycja i perspektywa, ale potrafię udowodnić, że potrafię działać na rzecz Sopotu, nie tylko w samorządzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.